O buraku, 16 lipca 2020 roku. Polubiłem te spacery poranne z psami. Za każdym razem obiecuję sobie, że pójdę o świtaniu, nim wstaną gryzące, ale zawsze zabarłożę przed bitową maszyną. W końcu, gdy wiekowy zegar bije na siódmą, wyrywam się z objęć starego fotela, odnoszę do kuchni kubek z odsączonym kawomułem. Psy już tłoczą się pod drzwiami, radośnie się podszczypując. Wdziewam więc gumofilce, buty me ukochane i w starych, podartych gaciorach, w wyleniałym t-shircie idę. W ręku dzierżę Zorkę 5, aby móc zrobić parę zdjęć. Psy hasają, a ja obmacuję dziewicze pobocza, gdzie nie sięga ostry nóż kosiarki. Pełno ci tu chwaściorów wszelakich, gdzie indziej bezlitośnie randapowanych. Tutaj plenią się bezpieczne pomiędzy zdziczałymi gruszami i jabłoniami rodzącymi małe, ale niesamowicie słodkie owoce. Mijam brzozy o korze jak papier upstrzony kleksami. Spozieram na obwieszone słodkimi jagodami krzaki, zastanawiając się kolejny raz, czy to świdośliwy, czy trujące jagody. Gdy oko dojrzy coś nowego, tak jak na przykład wczoraj, starca Jakubka, zamieniam to w bity, które z prędkością światła gnają na drugi koniec świata, by tam wielka maszyna elektronowa pochyliła się nad nimi i udzieliła mi odpowiedzi w języku Anglijczyków i starożytnych Rzymian. I jestem mądry, prawie jak staropruska Jakse, córka bogini Saule i srebrnego Menulisa. Dziewczyna o oczach zielonych, jak zagubione w natangijskiej puszczy jeziora. Czytałem o niej w starej niemieckiej książce z legendami z Natangi. Objawiała się tylko w najkrótszą noc w roku ową Rasos i nie jeden młody Natang, a bywało, że i krzyżak ulegał jej urokowi i czarom, a znała się na tym wyśmienicie, podobnie jak na ziołach, którymi pomagała pruskim kobietom. Wracam, dumając nad tym rozpasaniem florystycznym, nad złożonością tego wszystkiego, co nie stworzył człowiek. Wiem, że to wszystko są liście, kwiaty, łodyżki zbudowane z małych komórkowych cegiełek, a te z kolei z jeszcze mniejszych chemicznych klocuszków, atomów z tablicy pana Mendelejewa, cząstek elementarnych, elektronów, mionów, taonów i kwarków. Jednym słowem fermionów, a także bozonów, a to wszystko jeszcze z nie wiadomo czego, bitów energii. Wszystko tak cudownie poukładane, jak trybiki w zegarku szwajcarskiej firmy Doxa, który po mojej prawej ręce cyka niczym świerszcz. Żeby nie było za pięknie, za idealnie, napotykam też ślady po burakach. Burak bowiem nieczuły na piękne okoliczności przyrody, idąc szama chipsa o śmieci albo żłopie roztopiony cukier, a jak skończy, ciepłe opakowanie pod nogi, bo ani matula, ani tatulo nie nauczyli, że nie zanieczyszcza się planety. I tak dumam, co w głowie jest takiego buraka, obiecując sobie, że następnym razem wezmę z sobą worek i to pozbieram. Okruchy życia. 17 lipca 2020 roku. Podczas dzisiejszego porannego spaceru z piesełami postanowiłem zahaczyć o rozbijaną rozbitkę. Rozbitką nazywa się tutaj w Natangi, a pewnie i na całej sąsiedniej Warmii, miejsce po dawnym siedlisku. Pełno tu takich miejsc. Zdradzają je kępy krzaków i samosiejek, skrywających sterty kamieni i gruzu. Dawno temu, we wczesnym średniowieczu, ziemię tą zamieszkiwali Natangowie, jedno z plemion pruskich. Podobnie jak pozostałe, bardzo dumne i bitne, ale też gościnne. Gdyby święty Wojciech nie próbował Prusów uszczęśliwiać na siłę obcą wiarą, to by głowy nie stracił i mógłby sobie miło żyć pomiędzy Prusami. Niestety po Wojciechu przyszli źli krzyżacy i zrobili z poganami porządek. Co nie poszło im tak łatwo, ale to już inna historia. Tu, gdzie mieszkam, za czasów Napoleona rozciągał się wielki staw. Pisałem o tym kiedyś. To miejsce nazywało się przed wojną Gros Taiś, czyli Wielki Staw.
Niewiele z niego pozostało. Kilkanaście porozrzucanych pośród pagórków oczek wodnych stawików i ze dwa większe stawy, takie jak ten leżący w sąsiedztwie. Zapewne w czasach prehistorycznych było to wielkie rozlewisko ciągnące się do lasu okalającego Landsberg, czyli Górowo. Na niemieckiej mapie z 1936 roku nie ma już śladu po wielkim stawie. Topografia jest taka sama jak dzisiaj, tylko siedlisk znacznie więcej. W moim bezpośrednim sąsiedztwie naliczyłem 5, które zniknęły. Na mapie Schroetera z lat 1796-1802 wielki staw jest naniesiony i jest znacznie większy od górowskiego stawu garncarskiego. Kto tam mieszkał, nie wiem. Niewiele udało mi się odczytać z czarno-białej, starej niemieckiej mapy Messerschmitt-Blätter w skali 1 do 25 tysięcy. Anonimowy kartograf oznaczył na niej z niemiecką precyzją każdy szczegół terenu, lecz w pajęczynie poziomic nie mógł, no bo jakże, zawrzeć losów tych, co tu mieszkali przed laty. Na rozbitce mieszkali najbliżsi sąsiedzi mego domu. Dzieli mnie od niej około 200 metrów w linii prostej. Do tej pory sądziłem, że to siedlisko uległo zniszczeniu podczas II wojny światowej, ale na otrzymanej niedawno bardzo szczegółowej polskiej mapie wojskowej z 1955 roku jest ono zaznaczone. Dom stał na małym wzgórku wznoszącym się nad dawnym wielkim stawem. Rozciąga się stąd niesamowity widok w stronę Górowa. Teraz wiem, że zasłaniający miasteczko las posadzono całkiem niedawno. Mieszkańcy widzieli więc wieże kościołów w Landsbergu, czerwone dachy starych kamienic, które obsiadły wzgórze ratuszowe. Ja niestety widzę tylko nadajniki GSM, a co godzinę słyszę kurant z wieży ratuszowej. Niewiele zostało po rozbitce. Twarde zęby polskiej koparki poradziły sobie z niemieckim fundamentem. Jeszcze chwila i teren zostanie wyrównany. Zarośnie trawami i ziołami i nic nie będzie wskazywało, że mieszkali tu kiedyś ludzie. Pozostały po nich jedynie okruchy, rozrzucone pomiędzy zwałami gruzu zmieszanego z gliniastą ziemią. Zbierałem je jak bursztyny wyrzucone sztormową falą na brzeg, a potem zaniosłem do domu i ostrożnie umyłem z błota. Dla wielu będą to niewarte schylenia się śmieci. Zardzewiała klamra od damskiego paska, ucho od dzbanka z niebieskim ornamentem i różyczkami, uszko od porcelanowej filiżanki, fragment wazy na zupę, mała buteleczka, być może po perfumach. Zawsze w takich momentach moja wyobraźnia podsuwa mi obrazy. Widzę ich, jak siedzą przy stole w lipcowy dzień, jak dzisiaj, a przez otwarte na oścież okna widać wielki staw i Landsberg. Piją herbatę z porcelanowych filiżanek, które on kupił w Halisbergu. Nie wiem, jak się nazywali, nie wiem, kim byli, nie wiem, co się z nimi stało. Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiem. Pozostały po nich okruchy życia. A co pozostanie po nas? Plastik i bity, które może zgasić jeden celniejszy rozbłysk słońca? Czas bobu, cebuli i świerszczy. 25 lipca 2020 roku. Na przełomie lipca i sierpnia zawsze towarzyszy mi narastające stopniowo uczucie przełamywania lata. Słońce nie wstaje już tak wcześnie jak miesiąc temu. Kładzie się też wcześniej i z każdym dniem odłamuje się jego kawałek. Na tangijskie pogórki, do niedawna pokryte falującymi trawami i zbożem, przypominające rozchuśtany ocean, pokryły się złotem. Dzisiaj, wracając od znajomych, zobaczyłem w oddali puste gniazdo bocianie, a po chwili spacerujące po łące trzy młode bocianki. Uświadomiłem sobie, że nie miną trzy krótkie tygodnie, a one zawirują w powietrzu wraz z innymi i znikną za południowym horyzontem. Świerszcze śpiewają letnią pieśń, rozbłysną milionem miniaturowych słoneczek w rotycz, lipa kończy czas kwiecia, ciężkie cebule schną na słońcu. Kończy swój żywot bób i groszek, nadchodzi czas ogórków i pomidorów, czas obfitości.
Wszystko jeszcze kwitnie, pachnie, zapyla się, świerszczy i brzęczy, ale rano już nie śpiewa skowronek. Poznikały wróble, hałaśniki. Złamały się przekwitłe wysokie trawy, a w czuprynach brzóz widać pierwsze oznaki złocizny. W poprzednim życiu, w wielkim mieście nad brzegiem zimnego morza, byłem ślepy. Nie widziałem tego wszystkiego. Musiałem zrzucić miejską skórę, przylgnąć do ziemi, aby czuć to wszystko. I zobaczyłem, że koło czasu obraca się wolno, ale nieuchronnie. O ziarnistości, 26 lipca 2020 roku. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce coś strasznie mocno pierdyknęło, a że było to naprawdę daleko, błysk promieniowania gamma dotarł do nas po 4,5 miliarda lat świetlnych 14 stycznia 2019 roku. Na podstawie analizy tego rozbłysku jajogłowi doszli do wniosku, że ziarnistość Matrixa, w którym dane jest nam żyć, wynosi 3 razy 10 do minus 27 metra, czyli milion milionów razy mniej niż rozmiary jąder atomowych. Przeczytałem o tym tuż przed spacerem z psami. Szedłem więc polną drogą wśród pozłoconych latem, pachnących jesienią natangijskich pagórków, obgryzany przez stada krwiożerczych gzów, i dumałem nad ową ziarnistością świata, który mnie otacza. Gdybym przez lupę spojrzał na kwiatka albo liść, zobaczyłbym świat mniejszy. Mikroskop pozwoliłby mi wniknąć między komórki. Powiększając dalej komórki, rozpadłyby się na molekuły, te na atomy, cząstki elementarne i wszystko zaczęłoby się mieszać, bełtać i dziwaczyć, wedle tego, co odkrył pan Werner Heisenberg. To jak z obrazem o strasznej rozdzielczości. Powiększasz i powiększasz, aż docierasz do pojedynczych pikseli. Dalej nie ma już nic. Niby wszystko takie realne, dotykalne, ale jak powiększysz 3 razy 10 do 27 razy, to rozziarni się, rozpikseluje, zniknie, bo dalej nie ma już nic. A czas się też rozziarni? No właśnie, co z czasem? Zaprawdę dziwny to musiał być widok. Piaszczystą drogą sunie wioskowy filozof amator, uciekinier z wielkiego miasta w gumofilcach i podartych gaciach. Obgryzany przez gzy, odgania się od much i duma nad ziarnistością świata pięknego. I jakoś dziwny smutek go opanował, gdy uzmysłowił sobie, że jest tylko czymś złożonym z iluś takich ziarenek. Być może tylko wiązką bitów uwięzionych w rdzeniach ferytowych niesamowicie wielkiej cybermachiny. Czymś, co rozbłysło na joktową część cyklu procesora i zgaśnie. Już sierpień. 7 sierpnia 2020 roku. Sierpień obsypał pola starym złotem. Postarzała się zieleń, ściemniała, zbliżyła do granicy, poza którą za 2-3 miesiące zacznie się złodzić, czerwienieć i gasnąć. Stare złoto przytykane jest pasmami zieleni. To łąki, które czeka kolejna koźba. Widoczne na pierwszym planie po lewej stronie jabłonie nie obrodzą w tym roku, bo odpoczywają. A może zanadto je przyciąłem w mych amatorskich zapędach sadowniczych? Sąsiednia śliwka też poszła w ich ślady. A nad wszystkim rozciąga się boleśnie niebieska kopuła, przecinana co chwila pikującymi jeżykami, które z zabójczą sprawnością polują na muchy i gzy, niczym Spitfire'y na Messerschmitty. Czasem przeleci z szumem skrzydeł, niczym wielki Boeing, rozklekotany bocian. Do odlotu bocianów pozostało parę dni. Jeszcze tu krążą. Młode śpią w gnieździe, a stare fajdają na dach. Zapowiadana na najbliższe dni upalna pogoda opóźni ich odlot. Poczekają na pierwsze chłodniejsze północne wiatry, które uchwycą swymi skrzydłami i poszybują hen za południowy horyzont. Przyjdzie czas, że trzeba będzie zamknąć wejście na górę, skończy się letni czas zewnętrza, zacznie czas wnętrza przy kominku z ciemną smołą za oknami. Stare słońce z wysiłkiem przedrepta tuż nad horyzontem. Za każdym razem, gdy o tym myślę, coś pika w środku, jakiś smutek, że zawsze takie krótkie, a tak bardzo oczekiwane. Terra inhabitabilis.
12 sierpnia 2020 roku. Wczoraj zmieniłem trasę porannego spaceru z psami. Zwykle idę z nimi w lewo, w stronę Dwórzna, mijam zrujnowane siedlisko Krzywców i podchodzę pod sąsiada. Dalej nie idę, boję się psiej bójki. Wracam tą samą drogą i w zależności od sił psów i moich oraz zajadłości wampirów idę jeszcze kawałek, aż do drogi na Paprocin. Zawsze wychodzę za późno, albo jeszcze to, a tamto. Po 7 drogą jedzie mleczarka. A wiadomo, mleko ma najszybszy transport, inaczej się zsiada. Przedwczoraj Koko próbowała zepchnąć mleczarkę do rowu i jakby było jej mało, zaatakowała Bogu winną kobietę w Audi, która tylko cudem nie zrobiła z Koko krwawego placuszka. Moje słyszalne w promieniu 10 km wrzaski na nic się zdały. Basta, powiedziałem. Poszliśmy więc w prawo, od razu łąkami, potem brzegiem dużego stawu, aż do mrocznego matecznika, w którym rodzi się jeden z dopływów rzeki Kamionki. Wysokie drzewa ocieniają to miejsce. Z gęstej oszyny dochodzą dziwne, przerażające nieco dźwięki. Podobno żerują tam krwiożercze bobry. Lepiej uważać. Potem można zejść w dół, w rozległą dolinę, ciągnącą się aż pod Górowo i drogę na Dwórzno. Albo wspiąć się na górkę, idąc z krajem owsianego pola. Widok, jaki się stąd rozciąga, jest niesamowity. Rozległa, pofalowana po horyzont, zielono-żółta przestrzeń, na której ktoś porozrzucał ludzkie siedziby. Porządne wschodniopruskie domy o grubych ceglanych murach, dwuspadowych dachach krytych czerwoną dachówką. Zabudowania tworzą czworobok, zanurzone są w zieleni starych sadów. Tu czas stanął w miejscu. Nie wykiełkowały ohydne betonowe dwudziestowieczne klocki. Nie rozpanoszyły się pustakowe pseudodworki. Patrząc na bezpośrednie otoczenie domu pod Bocianem, uzmysłowiłem sobie, że tu czas się cofnął. Zniknęło wiele siedlisk, które znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie. Natura szybko odzyskała miejsca zawładnięte przez ludzi. Tylko stara ościeżnica okienna, wystająca z kupy gruzu, którą trudem można dostrzec w samosiejkowej dżungli, jest dowodem na to, że żyli tu kiedyś ludzie. Podczas wycieczek moim czułym okiem eksploratora wyławiam takie miejsca. Stare drogi, zapadłe siedliska, kępy drzew skrywające cmentarze, o których zapomniano, a na których w bezksiężycową noc słychać szepty tych, co odeszli. A potem sprawdzam mapy. Porównuję stare z nowym. Szperam goglowym okiem, macam lidarowym skanerem, który uwypukla kwadraty dawnych zabudowań. Za każdym razem opanowuje mnie smutek, nostalgia zmieszana z zadumą, bo ta płynąca kiedyś mlekiem i miodem kraina staje się coraz bardziej terra inhabitabilis, ziemią opustoszałą. A może to i dobrze? Można odnaleźć tu coś najcenniejszego w dzisiejszym oszalałym świecie. Ciszę i spokój, a także naturę, która wraca do stanu pierwotnego, idealnego, niezakłóconego, nieskalanego niszczycielską ręką człowieka, który nie powinien czynić ziemię poddaną, bo jest parazytem. Niebo niebieskie, wysokie nade mną drapią miniaturowe cygara wypełnione ludźmi. Za horyzontem świat się kotłuje, staczając się w stronę przepaści. Szybciej, natychmiast, 24/24, 7/7. A tu czas się cofa, oby jak najdłużej. Zdaję sobie sprawę, że pisząc te drdy mały, w pewnym stopniu skracam czas istnienia tej oazy na skraju świata. Może więc lepiej zamilknę.